Ja pierdzielę, co to jest? Zobaczcie. Jakie piękne bloczki. Już nie raz mówiłem, że bloczki. Firma Hacharbut i Zbuduj Sam Dom prezentują Dom na Start bez kredytu. Ty, zamarznięty. Siemaneczko, witamy. No i tak, dzisiaj zabieramy się za murowanie. Plan na dzisiaj jest taki, żeby zrobić jak najwięcej. Tak, Przemo? Tak jest. Pierwsze co to zajrzę w projekt, zobaczymy gdzie jest wyjście kanalizacji do prowadzenia świeżego powietrza do kominka, tak żeby zostawić otwory, nie? Otwory w ścianie fundamentowej. Także spijamy kawkę i się bierzemy. Lecimy, nie śpimy. Ciach. 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 Jeszcze troszkę. Dobijamy do sznureczka. Zaraz wyczujemy temat. Tak. Strasznie krzywe bloczki mamy, takie nadlewki są. Do sznureczka, jeszcze troszkę w dół. Zaraz wyczujemy temat. Normalnie jakby jakiś Janusz za stodołą wylewał te bloczki. I dobijamy do sznureczka. Tak jak zawsze powtarzam, sznurek nie może dotykać bloczka, prawda? Bo każdym jednym bloczkiem odsuniecie. Próbujemy. I następny. Ciach. 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 Przemo, jak jest? Dobrze. Dobrze? To impreza, nie pogrzeb? Pierdziele, co to jest? Zobaczcie. Jakie piękne bloczki. Już nie raz mówiłem, że bloczki betonowe przeważnie są krzywe, równiejsze, krzywsze. Te zdecydowanie należą do tych bardziej krzywych. Spójrzcie, co tu się dzieje. Na przykład tutaj. 23. Z tej strony. 24, 23 i
to co zawsze powtarzam, pilnujemy zewnętrznej strony. Zewnętrzna strona jest linia, wewnętrzna linii nie ma, nie? Nie upilnujecie nigdy dwóch stron, zawsze pilnujemy zewnętrznej strony. To wygląda normalnie, jakby jakiś Janusz za stodołą robił. Oczywiście nie mam nic do Januszy, że tak powiem, bez obrazy. Ale tak jest, nie? Na wewnętrzną stronę po prostu nie macie wpływu. Trzeba się z tym pogodzić, tyle. Żadna z pięknych dam. Jak się urodziłem, to z Ryśkiem w jednej klatce, w jednym bloku mieszkałem. Rysiek Riedel. Zaćpał się. No niestety, Rychu poszedł grubo z tematem. No i przedwcześnie zakończył żywot. Jeszcze taka mała podpowiedź. Zawsze bloczki, znaczy zawsze, starajcie się te bloczki betonowe zamawiać tak, żeby przyszły. Jak macie już zalaną ławę fundamentową, jak przyjedzie HDS-em, wrzuci wam do środka, naprawdę przyspiesza to pracę. Dużo mniej się narobicie. Tylko trzeba pamiętać, żeby postawić ich tak, żeby było można zmierzyć przekątne, prawda? No i tak, mamy prawie południe. Jedna ścianka pękła, ta dłuższa. Teraz atakujemy dom. Jak dzisiaj zrobimy dwie ściany, to będziemy zadowoleni. Co? Lapki. Zjadłeś już? Na obiadzik bulgur z sosem pomidorowym i humusem. I ten humus dobry. Jadłeś, nie? Do domu zjadłem. Znaczy, nie zdążyłem tu zjeść. Wziąłem się do domu. Dobre? Dobre, nie? I sałateczka. Witaminki muszą być. Muszą się zgadzać. A dzisiaj na kolację przetestuję tam. Ktoś pisał z tym jogurtem. Będzie po betoniarce czy nie? W piasku domówiliśmy, bo pięć ton było ponoć, ale widzę, że mało. To ma być przegrodę taką? No i tak, dwie ściany mamy wymurowane, 20 po 15, jeszcze moglibyśmy pocisnąć tą ścianą, ale na dzisiaj starczy, nie ma co przeginać. Powiem wam szczerze, że dawno się z takimi dziadami nie spotkałem. Zobaczcie, co tu się dzieje, co się śmiejesz. Zobaczcie, co tutaj się dzieje, nadlewki. Tutaj w ogóle ten bloczek, centymetr różnicy. W ogóle musiałem technikę zmienić, bo zawsze tak zbierałem, prawda, ten nadmiar zaprawy, no ale nie da rady, no bo się haczy o wszystko, także musiałem w ten sposób robić. No ale nic, zabawa trwa. Ważne jest, żeby to zafugować, prawda? Tutaj jak widzicie już jest zafugowane, Przemek leci. Chodzi o to, żeby nie było takich dziur, wżerów, bo no zamaluje się to, ale to dużo dłużej się zejdzie i dużo więcej towaru pójdzie, nie? Także tak. Tak to robimy. Lecę po pędzel i lecę z drugiej strony. Zafugujemy i się zwijamy. Jutro te dwie ścianki, pojutrze malujemy, kominy murujemy.
styropiany i zasypujemy. Także tak to wygląda. Co mnie sypiesz? Przemo mnie atakuje. Dobra, bierę się. Policja śmiga. Co się tak kurwa? Co? Siadaj. Nie, dziękuję. Co? Czy widzisz mnie, mówisz? No. Który wybierasz? Kurwa, a tu kabrioleta. Kabrioleta? Ja. Wszystkie kabrio są. No tak, Audi. Bentley. Bugatti, Veyron. Zobacz, jak kupuję. O. Bierzemy. Może być, czyli inny ten. No to... Ale nie będzie śniegu. Szukamy kielni dla Przema. Tu... Ale kurde, sochy. Kurde, jak mój spadek. Mój spadek. Nie, to jest przesada. To znowu to jest za mało. Która? Tam to jest mi. Ty, no a te? No to się zaraz rozleci. A ta jest luks, pisze. To luks. Bierzemy luks. Jeszcze coś? Myślę. Zamiast tej, nie? No. O. Z piekła rodem. Biorę to do pizzy. Ty, jest ser żółty jeszcze. Tylko trzeba jeszcze pizzę znaleźć. W końcu jednak dzisiaj będzie grana pizza. Z tym jogurtem to polecimy kiedy indziej. Do pizzy ser jakiś będzie. No różne biorą do pizzy. No różne, tak, albo takie żółte, albo taką mozzarellę. No nie zależy co co lubi. Bo nie ma w takim kawałku. Nie, w kawałkach. To są takie inne, to nie, w kawałkach nie ma. Raczej pokolone, bo nie ma niekowane sera. No rozumiem. Myślałem, że tu szyba jest. Nie, nie, nie. Dobra, wezmę dwa te. Przemo! Trzymaj. Gdzie nie ma kawałka? Salami. A gdzie jest? Co? A tu małe, ja tu chcę się najeść. Ta bistro może być. Ale ja to z salami, wiesz? Tu tam daj. Ham z salami. Ona jest na grubym cieście, ale to ciasto jest takie, wiesz... Mięciaste chyba. Bierzesz sobie, no. Wiesz. Ale ja bym jeszcze jakieś mięsiwa dorzucił do tego. Najlepsze jest to, że się szykujemy na pizzę, a nie wiemy, czy piekarnik działa. Także może być lekkie rozczarowanie, co? Weźmiemy drugie jakieś kabla, pod gniazdko. Coś się wymyśl. Zupa in him ram. Spróbujemy. W razie jakby piekarnik nie działał, temu to jest ratunek. Gotuj z hacharem. Robimy pizzę. I teraz tak. Piekarnik dobrze nagrzać do 220 stopni. Usunąć folię. Czas pieczenia 13-16 minut zależnie od piekarnika. Ale my jeszcze dowalimy do tego ser i kiełbasę. Jak to się otwiera? O. Jeszcze nie sprawdziłem, czy działa. Światło jest. Już jest dobrze. Na te dwie kreseczki tam narysowane było. O.
220. To będzie gdzieś chyba tu. Dobra, świeci, zaraz zobaczymy, czy grzeje. Zobaczcie, mamy kwiatka. Elegancki, ale śmieszny. Przemek się wkurzył, bo kremni wease kupił. Myślał, że zapłaci 3 zł, zapłacił dychę. Tylko przez to, że napis jest men. Ty, ale ciekawe, czy to się różni czymś? Nie wiem, ale tam wszystko chyba to samo te. Wale te dobrze, wszystko jest to samo. Opakowanie inne. A tak wygląda przepiękna pizza. Ala hahar. Wrzucamy. Nie wiem, czy to się nagrzało, czy nie. Ale nie ma czasu. Lecimy z komentarzami. Jotka. No na wsi zawsze rządziły 3 magiczne paski. Czy to Adidas, czy Adibas. To jeden, ten sam Chińczyk szyje. Jeszcze brakuje BMW. Będziesz miał wydatki. Normalnie wieś śpiewa i tańczy. Pozdrawiamy. Zobaczysz. Jeszcze przyjdziesz na wieś po kromkę chleba. Wieś to on robi, kurde. Jeszcze przyjdziesz po kromkę chleba na wieś, zobaczyć ze smalcem. Jak tak dalej będzie, to wszystko możliwe. Golonko 69. Przemo chce samemu wymurować ściany fundamentowe. Od czego zacząć? Narożniki pierw, potem reszta, czy jednak warstwa po warstwie, po całości? Pozdrawiamy. Powiem ci tak, jak nie masz doświadczenia, lecę warstwa po warstwie. Nie? Lecę warstwa po warstwie, no bo tak to może ci coś uciec. A tak to będziesz pod kontrolą miał każdą jedną warstwę, nie? Marek Jan Hydel. Siemanko panowie, smacznego, jedziemy dalej. Pozdrawiamy. Krychu, łapa poszła. Pozdrawiamy. Maciej Dumaj. Od kuchni dobrze, że nie od zakrystii. Pozdrawiamy. Michał Śleziak, pozdrawiamy. Dariusz Maciejski, pozdrawiamy. Dominik, siemanko, pozdrawiamy. Hebel. Ja mam pytanie co do tej zaprawy w sprayu, piance. Czy ją polecasz, czy wychodzi drożej niż zwykła? Powiem ci, że wychodzi taniej niż zwykła, bo 35 zł kosztuje puszka u nas w sklepie. Zapraszam, link pod filmem. 35 zł puszka i na ten 35 metrów kwadratowych poszło 5 albo 6 puszek, nie? To teraz wyobraź sobie, jak robisz to tylko raz, to tak, musisz mieć mieszarkę, wiadro, wodę, a tak to pistolet do pianki i leci z tematem. Mieliśmy zrobić i zrobimy kiedyś test, nie? Powiem wam, że jak złapie ta zaprawa w piance, to bloczek gazobetonowy strzeli w innym miejscu, a nie tam, gdzie jest sklejony. Michael, świetne filmy. Zamierzamy postawić domek na zgłoszenie na sprzedaż. Super opcja pod dużym miastem jako alternatywa dla mieszkania. Pozdrawiamy. Chris Ostry. Dzięki za wyróżnienie, Przemek, a na poważnie, nagrywaj wszystko, co jest związane z organizacją oraz to, co chcesz nam przekazać. No, na przykład bardzo przyjaźnie, łopatologicznie. Sorry, ale mam popękany ekran i sporo nie widzę literek, muszę przesuwać. Pozdrawiamy, Chris. Mateusz Kubasiewicz. Pewnie dużo więcej pracy przy montażu, ale ogląda się dużo fajniej. Pozdrawiamy. Powiem ci, że naprawdę mam duży fan z tych filmów, z tego nagrywania. Całkiem inaczej wygląda dzień, nie? Znaczy, dzień. Kurde. No, mów Przemu. Coś? Przerwałem ci. A ja też. Ale nie, jest fan z tego. Przemu też się wczuł. Szwajcar.pl. Zdrówka życzę. Pozdrawiamy. Andrzej Paugan. Witam, pozdrawiam. Pozdrawiamy Daniel Konkę. Witam. Zajmujecie się również budową innych projektów? Tak. Pozdrawiamy. Łukasz Bochyński. Super, że wróciłeś do takiej opcji jak z Emilem, że odpowiadasz na komentarze. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Andrzej, no fajna to jest taka interakcja z wami, nie? Andrzej Achmanek. Niby to samo, jednak miło znów zobaczyć ekipę w akcji. Pozdrawiamy. Lokasz Pajdo. Taki płatki owsiane zalewasz jogurtem, a to już mówiłem dzisiaj o tym. Pozdrawiamy, dzięki. Zrobimy testa. Michał W. Pozdrow więcej takich filmów. Pozdrawiamy. Michał Skilinny. Najbardziej z budowy tego domu 116 chciałbym zobaczyć etap kładzenia stropu. Pozdrawiamy.
Jak tylko będziemy robić, pokażemy. Kaziu 64. Siema chłopaki, Przemek, co wolisz na nadproża? Buduję sporo temu, po parter i poddasze użytkowe. Powoli zbliżam się do tego, czy L19, czy strunobetonowe. Strunobetonowe, o wiele łatwiej, szybciej i wygodniej. Peter. Witam, Przemek, co sądzisz o folii zamiast papy na izolację? Dla mnie to jest kiszka, nie, ta folia. Jak dla mnie to jest kiszka. Fruwa, łatwo jest to przeciąć, a z papy to kielnią bierzesz, jeszcze jak 3-2 masz, to zdrapujesz zaprawę i się nie martwisz, nie? Ja dałem 63 metry pod gazobeton, podwójnie folię, tą grubszą, szarą i tak się zastanawiam, czy jest lepsza od papy. Pozdrawiamy. Powiem Ci tak, Peter, to jest dobre i to jest dobre, nie? Jeżeli nie przeciąłeś, to będzie okej, nie? Mateusz M. Dlaczego musisz tak daleko do pracy jeździć? Nie ma bliżej zleceń. Pozdrawiamy, no powiem Ci, że bierze się robotę, gdzie jest, nie? Bierze się robotę, gdzie jest. I tyle, no. U nas dookoła komina, tak jak mówię, jakby była robota, no to przecież byśmy nie jeździli, nie? Mamy sporo roboty koło komina, no ale też mamy na wyjazdach, no. Tak jest, tak to wygląda. MM. Ekstra pomysł, oby tak dalej, Przemek. Fajnie, że się zdecydowałeś na zmianę, bardzo pozytywnie się ogląda. Bez nudy i ogląda się ciekawie do końca. Pozdrawiamy, no widzisz, tobie się podoba, niektórym nie. Bartosz Szarpak, pozdrawiamy. Łobuz, nie ma lipy, jest cacy. Pozdrawiamy, pierwszy kukuryku. Pozdrawiamy, szybki. Patryk Kusiński, łapka w górę, pozdrawiamy. Witold Śniegucki, pozdrawiamy. Dobra, to by było na tyle, żeby nie przedłużać. Tak to się prezentuje. Jak ja nie lubię tych niekapek, zawsze się więcej zachlapię niż zwykły.